Siema, z tej strony Yoshi i to jest kolejny nos wywiad. Dzisiaj wyjątkowo jest z nami kobieta o niku Nelcia. Hello. No i mamy oczywiście standardowo kilka pytań. Jesteś gotowa? No wszystko. Czekaj, ja już sobie ściszę tutaj grę, bo zaczyna się spam. No dobra, więc standardowe pytanko jak do wszystkich. Jak się zaczęła twoja przygoda z Nostale? Co ja w Nostale'a, że tak powiem, zaczęłam grać przez Metina. Jako, że wcześniej grałam w Metina dość namiętnie i jak tylko wyszedł Nostale Beta, postanowiliśmy z grupką ludzi spróbować i zobaczyć, co to tam, wiesz, za gierka. Pamiętam, że przeszłam wtedy z Wishem między innymi, z Draculą 666, nie wiem, czy ktoś w ogóle pamięta jeszcze tych graczy. No i tak się zaczęło, od tego się zaczęło. Na becie zaczęliśmy grać, później po końcu beta przeszliśmy na normalnego Nostale'a i gram do tej pory. No właśnie, jako że grasz do tej pory, to w ogóle co cię trzyma przy tej gierce, bo jednak no czasu trochę minęło, a też no jak wiadomo nie ma aż tak dużo do roboty, więc no powiedz, co cię w ogóle tutaj trzyma tak długo. Wiesz co, tak, po pierwsze powiem tak, to nieprawda, że nie ma nic do roboty. W grze zawsze jest coś do zrobienia. Owszem, to może nie są cele takie, które mają inni, którzy chcą, nie wiem, wbić kartę na 15, bo ja powiedzmy 15 mam. To nie jest jakieś tam, nie wiem, ale cały czas coś w grze jest do robienia. Ja na przykład jestem kolekcjonerką petów, ja podbijam perfekcję, ja mam do wbicia jeszcze bronię na dziesiątkę i arma, ja mam do kupienia jeszcze nowe... lepsze osłonki, więc to nieprawda, że to nie ma co robić w grze. Zawsze jest co. To się zmieniają się tylko powiedzmy cele niż wcześniej, tak? A druga rzecz, no nie będę tu oryginalna, tak naprawdę, no ludzie. Ludzie w grze trzymają cię tylko ludzie, bo bez nich gra nie miałaby najmniejszego sensu. I takimi ludźmi są ludzie z moich fam, oczywiście mój małżonek Knajcik i tyle. Tyle, no to głównie fam. Jeśli się jest fam z ludźmi, których się lubi, z którymi się dobrze gra, z którymi się dobrze jest dogadać, którzy są totalnymi debilami, że można się z nich pośmiać na TeamSpeaku, to jest good. Rozumiem. Coś jeszcze? Nie, no to wszystko w sumie. Dobra, więc powiedz mi, jak według ciebie, to znaczy, czy zmiany idą w dobrą stronę, bo jednak wyszły te nowe SP-ki, wszedł Kaligor, wszedł właśnie LOT codziennie i czy te zmiany według ciebie są dobre? Powiem ci tak, ja bardzo wiele zmian uważam, że jest złe. Tak LOT, jak i Kaligor są dla mnie totalną porażką. Kaligor sam w sobie, to są chyba normalne rzeczy. Ja o nich pisałam na forum i po prostu uważam, że Kaligor zniszczył glace. Tep na środku, do którego można się chować, wejście do Kaligora, repa na Kaligorze, to jak ten rajd wygląda, to znaczy, że albo jedna strona ma tylko szansę wygrania totalną, albo druga, to jest wszystko totalna porażka, tak jak wbijanie repy i sam tak naprawdę zamysł glacy po prostu został zniszczony. LOT to samo, dlatego że wbicie teraz 90 levela to jest pestka. To nie jest to, co było kiedyś, kiedy naprawdę wbicie levelu kosztowało dużo czasu, dużo męczarni, że tak powiem. Tak samo wbijanie repy, bo niewiele osób pewnie pamięta, jak się wbijało repę na groszkach do tego 60 nawet poziomu, no to była masakra. Teraz wszyscy mają wszystko ułatwione i to nie jest za dobre, dlatego że ludzie wbijają poziomy nie mając pojęcia o grze. Dokładnie. Ja właśnie pamiętam, że dostałem tam kiedyś wukacza i patrzę, kurczę, tyle trzeba joby nabić i odpalało się Ancka, leciało się na groszki i się wbijało. No i... Ja jeszcze tak przypomnę, bo wielu nowych graczy pewnie nie wie, że mapa generalnie, łąk, wyglądała kiedyś całkiem inaczej. I
Tam generalnie były tylko dwa spoty, na których było sześć strączków. O te spoty była odwieczna walka. Ja pamiętam ludzi, którzy potrafili zamieniać się w nocy z kolegami, żeby po prostu nikt im tego spota nie podpierdzielił. I oczywiście ksujący byli. To była totalna porażka. Dlatego naprawdę ludzie powinni się teraz cieszyć, że mają taką możliwość wbicia łatwo i repy, i levela. No. No dokładnie. Tak samo jak też w sumie były chyba trzy inne mapy, tak? Nozville, właśnie Łąka i chyba jeszcze kopalnie, o ile się nie mylę. Nie, wiesz co? W każdym razie nie pamiętam. Kopalnie były takie same, chyba były słoneczne łąki inne. Znaczy nie chyba, na pewno. Słoneczne były inne, bo tam wtedy nie były zboże, to wyglądało całkiem inaczej. Aha. A kopalnie zostały chyba tak, jak były. Już nie pamiętam, to było dawno. Bardzo dawno. Dobra, powiedz mi, czy właśnie, jakie jest teraz twoje ulubione SP, czy od właśnie wyjścia tych wszystkich nowych, czy coś się zmieniło od dawnych lat? Tak. Ja jestem osobą, która zawsze była WK ponad wszystko, tak? Bo to była SP po prostu i do PvP, przy którym lamię strasznie i... Nie jestem osobą stworzoną do PvP, nadrabiam tylko i wyłącznie sprzętem, że tak powiem. Ale muszę powiedzieć, że ostatnio polubiłam właśnie siódmą SP, którą uważam, że jest naprawdę fajna. Bardzo fajnie mi się nią gra, bardzo lubię też CSK, którym często też sobie chodzę na glace głównie. I Świadka też lubię. Nienawidzę Sina za to, którym nie gram absolutnie i Desa, który jest bezużyteczny. Miałam kiedyś 15, ale sprzedałam, bo sobie był i tyle. Bluźnierstwo. To jest moje ulubione SP kiedyś. Ale moje też, bo on kiedyś był po prostu, wiesz, koks na glacze. Tam się wylatywało, minki i wiesz, i rządek po prostu zielono na tym. Padł ten. No a teraz niestety trzeba powiedzieć, że te stare podstawowe SP umywają się po prostu do tych nowych. No poza oczywiście... Jeśli chodzi o moją klasę, Wukaczem, który nadal jest kartą uniwersalną na wszystko, bo jest i dobry w PvP, i dobry, że tak powiem, na moby, i na glace, także wiesz. Mhm. Okej, okay, czemu właśnie teraz mi nawet nasze tak pytanie, powiedz mi, czemu akurat właśnie kolekcjonujesz pety? No bo jednak to jest dość duży wydatek. No i właśnie dlaczego aż tyle tych zwierzaczków, słodziaczków tutaj posiadasz? Nie wiem, bo lubię. To jest takie dziwne, ale od początku, powiedzmy, gdzieś tam na samym początku, jak była możliwość łapania petów, zaczęłam sobie łapać, nie wiem, to kurkę, to jakąś tam baranka, to jakiegoś tam, nie wiem, no, liska. I to się tak przerodziło w taką właśnie pasję, powiedzmy. No ja wiem, że dla niektórych to jest oczywiście... strata po prostu kasy, którą można zainwestować inaczej, no ale ja mam eku w miarę dobre, więc sprzedanie po prostu tych petów wiele by mi nie dało, a lubię sobie poszpanić, polatać sobie z tymi petkami. Po prostu uważam, że są switaszne, no takie babskie po prostu, nie wiem, no, babskie hobby, no jak to inaczej nazwać. No sobie racja. A właśnie, powiedz mi też, co myślisz o arenie 3x3 PvP? Jak już mówiłam, jeśli chodzi o PvP, to jestem osobą, która totalnie go nie lubi. Nie lubi z tego względu, że ja lamię strasznie. Lamię strasznie i ja lubię PvP na glacy. Lubię mass PvP, nie lubię jakiś PvP właśnie 1-1 czy 3-3. Z tego względu na tą arenę w ogóle nie chodzę. Byłam tam z dwa razy czy trzy, popatrzyłam, jak to wygląda. Poza tym uważam, że ta arena też jest spieprzona straszliwie, bo jeśli chodzi o ranking, to wiadomo, jak się odbywa nabijanie sobie tego rankingu, by zdobyć skrzydła, więc mija się to całkowicie z celem. Ranking jest sfałszowany, to są podkładane walki, samo bicie się po prostu o wygranie żetonów, z których tak naprawdę później nie ma żadnego zysku. To jest... arenki są robione tylko dla kasy, której potrzebuje, bo... No jaki z tego więcej zysk? Runy do PvP?
których ja osobiście sama na glacy poza rajdem Caligoru nie używam, nie są mi do niczego potrzebne. Mhm. A tak przy okazji możesz mniej więcej wytłumaczyć, w jaki sposób wygląda to właśnie nabijanie sobie rankingu? To jest podstawianie się nubkami po prostu. Wchodzi się w jedną drużynę normalnymi postaciami, w drugą drużynę podstawione nubki, które się podkładają, żeby przegrać i to jest wszystko. To jest stosowane przez bardzo wiele osób na zdobycie skrzydeł i tak to właśnie wygląda. Hmm. Nie słyszałeś nigdy o tym? Szczerze nie, wiesz, z powrotem... Tam, aż to dziwi, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo powszechnie stosowane i... No i właśnie dlatego uważam, że rana jest spieprzona, bo całkiem inaczej by to wyglądało naprawdę, gdyby tam po prostu no, nie było czegoś takiego. Wtedy ten ranking byłby odzwierciedleniem naprawdę tego, kto chodzi i się stara i kto jest dobry, a tutaj tak naprawdę no, to jest zdobywanie skrzydeł dla szpanu, nieuczciwie tak naprawdę, bo podkładanymi nubkami, tak? Mhm. Znaczy powiem ci, że ja jestem mega zacofany jednak, bo wróciłem tak niedawno do gry, że dla mnie wszystko jest teraz nowością. Więc no, tak no troszeczkę. No niestety, no te arenki tak właśnie wyglądają. Poza tym no same nagrody z tych arenek są w miarę żałosne. Nawet te skrzydła, bo z tego co wiem, to one nic nie dają poza wyglądem i świeceniem się, więc to jest tylko szpan, nic poza tym. Uważam, że powinny dawać coś, no bo jeśli ktoś już chodzi i robi te PvP, to powinien mieć, nie wiem, jakiś dodatek do jakiś bonus do PvP, wtedy miałoby sens zdobywanie tych skrzydeł, a tak to wiesz, to... No dobra, to wiesz co, przejdźmy do kolejnego pytania. I generalnie tak, no dużo osób cię zna, no bo naprawdę kto by mógł cię nie znać. Osobiście właśnie też z kilkoma starymi znajomymi ci kojarzymy, więc takie pytanie też nie dość, że od nas, to jeszcze od kilku osób. Jakie masz jeszcze cele w tej grze? Co chcesz jeszcze osiągnąć? Fajnie, tylko że już o tym mówiłam. Ale... W sumie. Ja ci powiem tak, głównym moim celem teraz to jest podbicie perfekcji do maksa. I tu oczywiście nie będę oryginalna, bo taki sam mam mój małżonek Knightik, no ale my gramy z sobą tyle w sumie już czasu razem, że zazwyczaj wyznaczamy sobie cele i wspólnie je osiągamy, tak? Dlatego nam się dobrze razem gra. Więc głównie perfekcja, podbicie oczywiście armoru i łuku do +10, zdobycie nowej osłonki na sztylet. Cóż tam jeszcze? No to są takie w sumie główne cele. No, czyli jednak więcej rzeczy powiedziałaś. No tak, no w sumie wiesz, no. Mhm. Okej. Okay. No nie wiem, no są pomniejsze cele, które można jeszcze tam, wiesz, dokupienie nowych petków do kolekcji, nie wiem, zdobycie roków Caligora, chociaż nie wiem, jak mi się to uda, skoro na tego Caligora nie chodzę, ale okej. Okay. Taki tam, o. A powiedz mi, czy właśnie gdyby wyszedł 105 na przykład poziom do wbicia, czy brałabyś się do expienia tak jak się właśnie do 99 brałaś? Wiesz co, pewnie tak, dlatego że to jest właśnie to, co ja lubię w grze. Czyli expić, dropić. Niestety jestem strasznie zawiedziona aktem 5, dlatego że tam naprawdę wydropienie czegokolwiek jako wydropienie, powiedzmy, opłacalności siedzenia i na mobach, no to nie jest jakaś wielka rzecz. Natomiast ja lubię bić, lubię expić, więc pewnie tak, pewnie wbijałabym ten levelek bardzo chętnie. I ganiałabym do tego pewnie Knighta, bo on z kolei niestety wbijanie levela nie jest jego mocną stroną. Nie wiem, jakim cudem on jest to pierdę. Tak, bo tak samo ludzie napisali. Właśnie cytat, ja nie lubię expić i właśnie podpisali, napisał Knajcik 99 level top 1. Tak, ale ja wam powiem, że to jest prawda, bo zagonienie Knajta do tego, żeby, ja pamiętam jak było, kiedy ja prosiłam, żeby on mi pomógł expić, to zagonienie go do tego, to trzeba było, nie wiem, no ciągnąć go traktorem na ten akt 5, bo jemu się zawsze coś nie chciało, on w tym czasie mógł coś zrobić. On po 15 minutach bicia zaczynał mi jęczeć, że już mu się nie chce. To była mordęga dosłownie. Także uwierzcie mi,
Ludzie, on, okej, okay, ma 99 level, ale on nie cierpi ekspić. A ludzie i tak swoje będą gadać. Pewnie tak. No. Powiedz mi, czy właśnie pykasz sobie w jakieś inne gry poza No Stale'em? Tak, bardziej? O matko. Lepiej by było zapytać, w co nie pykam. To znaczy nie, powiem tak. Jestem maniaczką gier. Jedną moją taką stałą gierką jest oczywiście No Stale, od której czasem lubię sobie odpocząć. Miałam roczną przerwę w No Stale'u, w tym czasie grałam w Rappelsa. Teraz sobie powiedzmy zrobiłam taką przerwę trochę od No Stale, w sensie, że gram mniej i gram w Royal Questa. Pogrywałam sobie też w Alotsa, pogrywam sobie w jakieś tam gierki na przeglądarce. Gram w Iona, gram kiedyś w Metina, tak jak mówiłam. Także chyba jedyną grą, w którą nie chcę grać, bo mi się nie podoba, jest LOL. Oczywiście tu zaraz wszyscy mnie zhejtują. Ale to jest jedyna gra chyba, która taka z Polski, z gier po polsku, którą nie grałam, nie mam zamiaru grać. To dobrze. Ja też za niedługo sprzedaję konto i się pozbywam tego po prostu. O, widzisz. Ale tak w sumie nie wiem, kto ci te pytania zadawał, bo generalnie na grze zazwyczaj pytania, które ja otrzymuję, to jest czy jestem w realu z knajtem lub czy jestem smoczycą i tak. Wiesz, no to jest nos wywiad, a nie wiesz, zapytaj mnie o całe życie. No niestety. W grze najczęściej ludzie pytają o życie i o portfel. No. Właśnie mi przypomniałaś, o co miałem pytać. Dobra, dawaj, jakoś to zniesę. Słuchaj, bo właśnie już ostatnio się miałem knajcika o to pytać, ale w sumie zapomniałem, bo właśnie chodzą takie ploty, że wy macie 7 noobów pełnych kasy. Chodzą takie ploty? No to niech chodzą dalej. Czyli, że to ploty, tak? Oczywiście, że to są ploty. Nie jesteśmy osobami, które potrafią utrzymać kasę i zbierać ją tak jak inni. My, jeśli mamy kasę, to najczęściej wydajemy ją od razu na boksy U7, żeby wydropić sobie jakieś fajne osłonki. I no niestety, jeśli chodzi o kasę, żeby ją trzymać, to nie mamy takiej kasy. Nie mamy, pomijając faktu, że knajcik to chyba nawet nupów nie ma, nie mam pojęcia. Moje jakieś tam nupki są biedne i żebrzą pod kościołem, więc nie, moi drodzy, nie mamy żadnych 7 nupków z pulem kasy. Słuchaj, bo właśnie knajcik w wywiadzie mi powiedział, że macie jakieś, że chodzą jakieś śmieszne legendy, tak? Czy mogłabyś jakąś opowiedzieć? Tak, znaczy legendy, ale dotyczące czego? Znaczy, on coś mi właśnie mówił, że jakieś tam legendy z tobą i w sumie dotyczące gry, ale dokładnie mi nie powiedział, o co chodzi. Powiedział, że ty mi coś tam opowiesz. Dobrze, to zacznijmy od tego, że dla tych wszystkich, którzy chcieliby wiedzieć, to powiem tak. Małżeństwem z Knajcikiem jesteśmy od 5 lat, mamy 2 dzieci, dziewczynkę, która nazywa się Knajcia i chłopaka, który nazywa się Nelek. I generalnie mieszkamy sobie na słonecznych łąkach w Żołacie. Nie, ludzie. To nie tak. A legendy chodzą, ale legendy to są typowe legendy plotkarskie, czyli typu takiego, że ja jestem smoczycą, a knajcik jest artem, że ojebujemy zblokowane konta, bo jesteśmy GM-ami. Chciałam od razu powiedzieć, że owszem, byłam kiedyś GM-em, nim nie jestem, bo uważam, że nas support niestety. No, niestety. Powiedzmy, że nie będę mówić słów krytyki, bo jeszcze sobie Art przesłucha wywiad. Powiedzmy Arcie, że nie będę... To, co mają wiedzieć ode mnie, wiedzą. Także chodzą oczywiście legendy wszelakie. Najczęściej są to ploty wyssane z palca, i których, no, z których ja się zazwyczaj brecham i śmieję i nic poza tym, więc... No. Okej, okay, a tak powiedz mi jeszcze, bo w sumie już tak pytań zaczyna brakować. Powiedz mi, to znaczy oczywiście z karteczki, nie żeby coś. Jestem przygotowany bardzo. Skąd w ogóle pomysł na nick Nelcia? A to jest historia taka, że ja grałam sobie kiedyś w jeszcze inną gierkę w
Już nawet nie pamiętam jej nazwy. No mniejsza z tym. W każdym bądź razie w tamtej gierce zrobiłam sobie nick Nerhaela, który pochodzi od upadłego anioła tam, powiedzmy, jakieś tam, wiecie, wyższe tego. Pod takim samym nickiem grałam w Metinie Nerhaela, mam tam nadal postać. I kiedy sobie przyszłam do naszego kochanego Nostale, też założyłam postać o nicku Nerhaela. Tylko że na tej becie, jak sobie latałam tym łukiem pulpaśnym z grubymi nóżkami, który tam sobie ledwo dreptał, powiedziałam, kurde, no tak Nerhaela tak nie bardzo pasuje do tego punczusia, lepiej dać mu coś zdrobniałego, i stąd powstała Nerciano. Czyli tak słodziutko. Taki słodziutki, no. Wiadomo, że gierka jest taka śmieszna, przesłodzona, stwierdziłam, że Nerhaela to jest za bardzo poważny nick dla tej postaci i zdrobniłam to już na normalnej gierce. No to słuchaj, jak wydaje mi się, że już przejdziemy do ostatniego pytania. Wiesz, na czym polega ostatnie pytanie, czy nie? Nie mam pojęcia. Jest to pytanie tak zwane z dupy. Czyli o takie... kurde, zaśmierdziało. Dobra, bardzo. Jak z dupy, to powtórzę, to pewnie od Archa, tak? O Jezu, co my na tego, co my tego nie, Archa... Nie, generalnie mój mąż bardzo mnie prosił, żeby powiedzieć to, więc powiem... Arktygeju. O Boże. To znaczy tym razem to nie jest pytanie od kogoś, tylko ode mnie, więc niestety nie od Archa. Chociaż z Archem chciałem wywiad, ale mnie zlał, a chciałem się go spytać, czemu jest niezniszczalny, ale dobra. W każdym razie pytanie brzmi, kiedy mogę dla osobności wpaść do twojego minilandu i poprzytulać te wszystkie słodkie krzakogony? Ale czyń to teraz. Po co siedzisz? Przytulaj. Tak, mogę? Pewnie. Jej. Przytulaj wszystkie. Jak któryś ugryzie, to od razu mówisz, że wszystkie są szczepione. Okej. Okay. Najwyżej sobie regenerację rzucaj. Znaczy, tu widzę chory krzakogon, to na co on jest chory, bo... Na pedalstwo, to i od Archangela. Jezus Maria, to uciekam tak, od niego. Tak, to Archangel mi go sprzedał. Dobra, to poprzytulałem sobie te... O, jeszcze tutaj piłkarza, bo taki fajną ma taką koszulkę. No i dobra. Standardowo powiedz mi, czy pragniesz kogoś pozdrowić? Pozdrawiam moją rodzinkę, konoszaczków, całą, oprócz Kasty, który mnie wyjebał z turnieju i go za to nienawidzę, śmierć Kaście. I mojego mążusia, kochanego oczywiście, też bardzo serdecznie pozdrawiam. I to tyle. No, a i oczywiście nasz supporci, który pewnie tego nie będzie oglądał, ale pozdrawiam. Machamy taką supportowi. Lekką sarkazmem i ironią. Pozdrawiam serdecznie nasz kochany support. No ale Archa to już nie pozdrowisz, co? Arch, geju, pozdrawiam cię. No i wszystko jest jasne. Okej. Więc ja ci bardzo dziękuję za wywiad, że się zgodziłaś i że zaprosiłaś mnie do swojego prześlicznego, baśniowego Minilandu, więc dziękuję ci bardzo. Dzięki, trzymajcie się. No więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się do następnego razu, cześć.